Żołnierska mama, legiony po, straceńców los, legiony po. Żołnierska mama, legiony po, ogarny los. Odśpiewanie partyzanckich pieśni przez orkiestrę polskich drużyn strzeleckich rozpoczęło przesłuchania trzeciego festiwalu piosenki różnej osób niepełnosprawnych. Na to wydarzenie przyjechali podopieczni z okolicznych domów pomocy społecznej. Ten festiwal myślę, że jest takim szczególnym wydarzeniem w życiu każdego domu, ponieważ z tego co wiem, mieszkańcy domów, uczestnicy innych placówek, które biorą udział w festiwalu, przygotowują się do niego od wielu, wielu miesięcy. Na scenie pojawili się mieszkańcy, którzy wykonywali pieśni o charakterze patriotycznym ze względu na 100-letnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Każde imprezy organizowane dla osób niepełnosprawnych służą właśnie temu, żeby osoby niepełnosprawne mogły się integrować razem ze sobą, ale również ze środowiskiem ludzi pełnosprawnych. Festiwal rokrocznie odbywa się na zasadzie konkursu. Dla uczestników przewidziane były nagrody i niespodzianki. Nasz festiwal nagradza oczywiście 3 zwycięskie miejsca. Oprócz tego przyznawane są wyróżnienia, ale co jest warte podkreślenia, to, że każdy uczestnik, każdy, kto bierze udział w festiwalu, wyjeżdża z jakąś nagrodą. Terapeuci wraz z uczestnikami do festiwalu przygotowywali się miesiącami. Na co dzień mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Osiedlu Słonecznym mają zajęcia z muzykoterapii. Do ich dyspozycji jest keyboard czy akordeon. Mamy zakupiony sprzęt, karaoke, z którego mieszkańcy korzystają. Chętnie schodzą na te zajęcia, chętnie uczestniczą. Śpiew, taniec, rytmika. Na pewno też ćwiczymy na zajęciach wymowę, bo przez muzykę mieszkańcy lepiej zaczynają się wypowiadać, tak? Grupa Oskar z Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach razem z instruktorem na festiwal przyjeżdżają co roku. W pierwszej edycji zajęli 2 miejsce i otrzymali statuetkę starosty ostrowieckiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu, że nas co roku zapraszają. Jesteśmy już 3 raz i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo naprawdę bardzo fajna integracja w ogóle wszystkich domów. I w ogóle świetna impreza. 3. edycja festiwalu piosenki różnej osób niepełnosprawnych za nami. Mieszkańcy okolicznych domów pomocy społecznej dziś zaprezentowali się na scenie z utworami patriotycznymi i tym akcentem przywitali jesień.